a sam padłszy na kolana, padł na ziemię, upadł na oblicze swoje, modlił się. Tak zgodnie mówią nam to trzy Ewangelie. Ewangelia według Łukasza 22:41, Ewangelia według Marka 14:35 i Ewangelia według Mateusza 26:39. I tutaj trafiamy na taki punkt, zewnętrzny wizerunek w modlitwie. Więcej pozorów niż prawdy? W tych miejscach z tych trzech Ewangelii po raz pierwszy jest nam pokazane, jakie zachowanie przyjął Pan Jezus podczas modlitwy. Ukląkł, zaakcentował w ten sposób nastawienie, które cechowało jego wnętrze, zależność od Boga i poddanie się Jemu. Nawet w tej ciemnej godzinie oddawał swemu Ojcu cześć pełną miarą swojej pokory w modlitwie. Ciężar tego, co było przed nim, sprawiał, że osunął się na ziemię. Jego święte oblicze, które zaledwie niedawno promieniało na górze przemienienia, zetknęło się w tym momencie z prochem tej przeklętej ziemi. Już niewiele godzin później miał zostać położony w prochu śmierci, jak nam to dokumentuje Psalm 22, werset 16. Niemniej na tej górze, na której przyszło mu klęczeć w strachu i zatrwożeniu, w przyszłości staną jego stopy, gdy ukaże się w swej wielkiej mocy i chwale, o czym mówi nam Zachariasza, rozdział 14, werset 4. Księga Zachariasza, rozdział 14, werset 4. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. A sam padłszy na kolana, padł na ziemię, upadł na oblicze swoje i modlił się. Jak świadczy nam Ewangelia Łukasza 22:41, Marka 14:35 i Mateusza 26:39. Tutaj ten element zewnętrznego wizerunku w modlitwie i pytania do naszych serc, czy jest w tym u nas więcej pozorów niż prawdy, to te miejsca wskazują na pewien kierunek. Słowo Boże pokazuje nam, że mężowie Boży przyjmowali podczas modlitwy różne postawy. Abraham stał przed Panem, gdy walczył przed Nim o sprawiedliwych w Sodomie, o czym mówi nam 1 Mojżeszowa, 18 rozdział, 22 werset. Mojżesz upadł przed Panem, gdy lud tak żałośnie zawiódł, o czym czytamy w Księdze Drugiego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, czyli w Księdze Drugiego Prawa 9:18. Dawid zasiadł przed Panem, aby rozmawiać z Nim, gdy Natan przyniósł mu szczególne prorocze słowo i o tym czytamy w drugiej Księdze Samuela 7:18. Salomon uklęknął i wzniósł swoje ręce ku niebu, gdy modlił się w czasie poświęcenia świątyni. I o tym możesz przeczytać w I Królewskiej 8:54. W podobnym usposobieniu modlił się także Ezdrasz, o czym możemy przeczytać w Księdze Ezdrasza 9:5. I Ezdrasz, gdy wspólnie z innymi korzył się przed Bogiem z powodu zawodu, jaki znowu sprawił lud. Eliasz z kolei skłonił się ku ziemi i wetknął swą twarz między kolana, gdy siedmiokrotnie błagał Boga o to, aby Bóg po ponad 3 latach tragicznej suszy ponownie zesłał deszcz. o czym możesz przeczytać w I Królewskiej 18:42. Daniel miał w zwyczaju, aby trzykrotnie w ciągu każdego dnia zginać swe kolana przed Bogiem i mówi nam to Księga Daniela, 6 rozdział, werset 11. Także i o apostole Pawle czytamy często, że klęczał, modląc się. Niektóre z przykładów są zapisane w Dziejach Apostolskich 20:36, Dziejach Apostolskich 21:5, Efezjan 3:14. Jest to interesujące i daje nam światło ku zrozumieniu, że wielokrotnie w Biblii znajdujemy różnych modlących się ludzi, którzy podczas modlitwy klęczą. Szczególnie pomyślmy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o naszym Panu w ogrodzie Getsemane, o czym przecież jest napisane w Ewangelii Łukasza 22:41. Przez taką postawę wyrażamy zarówno nasze poddanie się, jak i uległość wobec Boga, a także zależność od Boga. A sam, padłszy na kolana, padł na ziemię, upadł na swoje oblicze i modlił się. Ewangelia według Łukasza 22:41, Marka 14:35, Mateusza 26:39. Te miejsca wskazują nam na ważną rzecz. Czy nasz zewnętrzny wizerunek w modlitwie to więcej pozorów niż prawdy? Jakże wiele zwycięstw przez całe wieki zostało wywalczonych przez modlących się mężczyzn i kobiety, którzy walczyli wytrwale w modlitwie. Mimo to jednak także w odniesieniu do zachowania się podczas modlitwy nie wolno nam ustanawiać żadnych niepisanych i wiążących nas przepisów. Obok modlitwy w zaciszu swej odosobnionej komórki jest wciąż wielkim błogosławieństwem, gdy na przykład modlimy się w trakcie spaceru lub jadąc jakimś środkiem lokomocji, rowerem, hulajnogą, samochodem, gdzie z doświadczenia można powiedzieć, że niecodzienną zaletą tych modlitw jest i to, że zanosimy je z otwartymi oczami. Czy dlatego klękasz podczas modlitwy, że od zawsze jesteś do tego przyzwyczajony? Czy raczej świadomie przyjmujesz taką postawę, aby dać wyraz temu, że jesteś zależny od Boga i poddajesz się pod Jego wolę? Co możesz uczynić, aby Twoja modlitwa nie była spełnianiem jakiegoś utartego obowiązku? Zadaj sobie te pytania. Wykorzystuj codziennie okazje, które Bóg daje Ci do tego, abyś mógł z Nim spontanicznie tu i tam znów rozmawiać. Tak zachęca nas Słowo Boże i ja Ciebie też do tego zachęcam.